Witajcie, z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. W dzisiejszym wideo chciałbym pokazać Wam prosty, ale zarazem mega skuteczny sposób na to, aby poprawić swoje relacje z innymi. Jeżeli więc chcielibyście zdobyć więcej przyjaciół, sprawić, aby ludzie uwielbiali się z Wami spotykać, czy też przebywać w Waszym towarzystwie, zapraszam Was serdecznie do obejrzenia materiału. Dzisiaj postaramy się porozmawiać sobie nieco luźniej niż zazwyczaj, co wcale nie oznacza, że temat nie jest ważny. Relacje pomiędzy ludźmi to jedna z najważniejszych kwestii w życiu każdego człowieka. Od tego, jak kontaktujemy się z innymi, zależy zarówno nasze życie rodzinne, jak również i zawodowe. Na pewno spotkaliście w swoim życiu osoby, o których śmiało można powiedzieć, że są duszami towarzystwa. Kiedy taki ktoś się zjawia, wszyscy lgną do niego niczym pszczoły do miodu i na pewno wielu z Was zastanawia się, jak to jest, że jedni potrafią przyciągnąć i zainteresować sobą innych, a inni są omijani szerokim łukiem. To pytanie nabiera jeszcze większego znaczenia w dzisiejszych czasach. Tylko zobaczcie, wystarczy wejść na Facebooka, aby zobaczyć setki, jeśli nie tysiące osób z naszego grona, które wręcz walczą o naszą uwagę, dodając czy to zdjęcia z wakacji, imprez, czy też rocznic. Warto w tym miejscu wspomnieć, że internet zmienił stosunki międzyludzkie. I o ile nasze babcie czy też dziadkowie potrafili wybrać się do sąsiada, aby z nim porozmawiać twarzą w twarz, o tyle dzisiejsze społeczeństwo woli z bezpiecznej odległości przeglądać profile innych osób. To jednak temat na inny odcinek. Wróćmy więc do sedna, czyli do tego, jak być bardziej lubianym i zjednywać sobie ludzi. Otóż wstęp, który właśnie Wam przedstawiłem, wcale nie jest przypadkowy. Łatwo zauważyć, że każdy człowiek najbardziej interesuje się samym sobą. Kiedy boli nas ząb, nie myślimy o wycinaniu Puszczy Amazońskiej czy też o tysiącach osób umierających w Afryce z głodu. Każdy człowiek jako punkt centralny obiera sobie siebie samego i wychodząc z tego miejsca zaczyna budować swój świat. Wiele osób więc myśli sobie w ten sposób. Jak więc mogę zainteresować sobą innych? Wiem, kupię sobie modne ciuchy, wypasioną furę, pojadę na egzotyczne wakacje, wybuduję wspaniały dom i tak dalej. Budujemy swój świat zaczynając od siebie i starając się zainteresować swoją osobą innych. Oczywiście jest to niezwykle trudna sztuka, wszak większość z nas buduje swój świat właśnie w ten sposób. Bardzo trudno jest więc zainteresować naszą osobą innych, skoro większość robi to samo. Dlatego tak wiele osób próbuje zaimponować innym ubiorem, stylem życia czy też bogactwem. Zastanówmy się jednak nad tym, kogo najbardziej lubimy. Czy są to osoby, które są bogate, jeżdżą na dalekie wycieczki i wciąż mówią o swoich osiągnięciach i tym, co zobaczyli? Myślę, że nie. Znakomita większość z nas woli przebywać w towarzystwie osób, które nas wysłuchają i szczerze interesują się tym, czym się aktualnie zajmujemy my sami. Znacznie przyjemniej jest opowiadać drugiej osobie o nas samych, naszych uczuciach, rozterkach życiowych i przygodach, jakie nas spotkały, widząc, że ta osoba słucha nas z zainteresowaniem. Gdzie więc tkwi sekret tego, jak być lubianym? Co trzeba czynić, aby inni chcieli z nami przebywać, podziwiali nas i kochali? Chyba już wiecie. Aby być bardziej lubianym i poprawić swoje relacje z innymi, potrzeba przemodelować swój sposób myślenia. Z modelu, w którym w centrum stawiamy samego siebie, musimy postawić tam drugą osobę. Ta sztuka jest arcytrudną kwestią. Cała nasza istota skupia się na nas samych i tym, co nas dotyczy. Kiedyś przeprowadzono bardzo ciekawe badania naukowe, w których sprawdzono, jakie słowo pada najczęściej podczas rozmów telefonicznych. To słowo to ja. Ja chcę, ja myślę, ja potrzebuję. Nie ma w tym nic złego. Kiedy jednak dwie osoby, dla których ja jest najważniejsze, spotykają się ze sobą, ich rozmowa polega na rywalizacji w zainteresowaniu sobą tej drugiej strony. Gdyby jednak odwrócić ten schemat i na pierwszym miejscu postawić swojego rozmówcę, wtedy zaczyna się magia.
dużo łatwiej zainteresować drugiego człowieka nim samym i tym, co jego interesuje, niż nami. Powiem wam szczerze, że potrzebowałem lat, aby zrozumieć tą prostą, ale zarazem niezwykle trudną do zrozumienia prawdę. Kiedy odkładamy na bok nas samych, a zaczynamy szczerze interesować się drugą osobą, ta będzie chciała spędzać z nami jak najwięcej czasu. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, jedną z największych potrzeb każdego człowieka jest potrzeba bycia ważnym. To ona popycha wielu ludzi do pracy i jest motorem napędowym wielu osiągnięć ludzkości. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego wiele, czy to kościołów, czy też budynków użyteczności publicznej, nosi nazwy swoich fundatorów lub dobroczyńców? To właśnie potrzeba bycia ważnym. Każde nasze działanie jest w jakiś sposób powiązane z tą potrzebą. To właśnie ta potrzeba daje impuls ludziom do działania, a im większą mamy potrzebę uznania, tym zazwyczaj więcej chcemy osiągnąć, aby uzyskać większe uznanie. Niestety, nasz świat skonstruowany jest w ten sposób, że bardzo ciężko nam zdobyć uznanie innych ludzi. To z kolei prowadzi do rozpaczliwego wręcz poszukiwania uznania wśród innych. Kiedy więc na swojej drodze spotykamy osobę, która szczerze interesuje się tym, co dla nas jest ważne, z miejsca uznajemy ją za wspaniałego człowieka, z którym warto przebywać. Interesując się drugą osobą i kładąc nacisk na obszary, które są ważne dla drugiego człowieka, zdobywamy jego przyjaźń w bardzo szybki sposób. Oczywiście ta sztuka nie jest łatwa, wszak my sami co rusz chcemy zainteresować naszą osobą innych. Kiedy jednak odkryjemy ten wspaniały dar, jaki możemy dać drugiej osobie, szybko zmienimy zdanie na ten temat. Widząc, jaką radość wlewamy w serca innych ludzi poprzez poświęcenie im swojej uwagi, szybko przekonamy się, że nasze życie staje się o wiele bogatsze w nowe doświadczenia. W myśl biblijnej zasady, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Jak już wspomniałem wcześniej, sztuka zjednywania sobie ludzi polega więc nie na mówieniu, ale na umiejętnym słuchaniu drugiej osoby. Sam wielokrotnie łapałem się na tym, że wolę mówić o sobie i o swoich sprawach niż interesować się drugim człowiekiem. Od kiedy jednak zmieniłem tą postawę, widzę zaskakujące efekty. Potrafię uciąć sobie przyjemną pogawędkę z obcymi ludźmi, którzy z błyskiem w oku opowiadają wiele pasjonujących historii ze swojego życia. Oczywiście cały czas muszę pracować nad tą umiejętnością. Pomaga mi jednak w tym książka, do której wracam regularnie. Ta książka nazywa się Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi Dale'a Carnegie, w której oprócz porad na temat właściwego podejścia do kontaktu z innymi ludźmi, możecie znaleźć historię osób, które stosując proste zasady zawarte w tej książce osiągnęły zaskakujące efekty. Polecam wam serdecznie tą książkę, ponieważ znajdziecie w niej masę wartościowej wiedzy, która po pierwsze jest ponadczasowa, po drugie może naprawdę odmienić wasze życie. I mówię to z ręką na sercu. Zrozumienie i wdrożenie zasad zawartych w książce sprawi, że wasze życie zmieni się na lepsze. Kontakty międzyludzkie są jedną z najistotniejszych kwestii w życiu każdego człowieka i ich poprawa może wyjść wam tylko na dobre. Poprawa relacji z mężem, żoną, rodzicami, dziećmi czy kolegami z pracy może wyjść każdemu tylko na dobre. Dlatego też zachęcam was gorąco do przeczytania tej książki lub chociażby kupienia jej na prezent dla osoby, z którą chcielibyście mieć lepsze relacje. W dzisiejszym wideo przyjrzeliśmy się wielu ciekawym aspektom związanym z relacjami międzyludzkimi i funkcjonowaniem naszego myślenia. Mam nadzieję, że ten materiał był dla was interesujący i dostarczył wam dużo wartości. Jeżeli tak się stało, zapraszam was serdecznie do pozostawienia komentarza pod tym wideo lub też łapki w górę. A może wy macie jakieś ciekawe książki, które są dla was wartościowe? Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie swoje propozycje pod tym filmem. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.